dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy panią Katarzynę Duszę, instruktorkę fitness. Witam panią serdecznie, pani Katarzyno. Witam. I zanim przejdziemy do szczegółów, chciałabym panią zapytać, bo pani to na pewno wie, dlaczego dla człowieka taki ważny jest ruch? Bo generalnie tendencja jest taka, że każdy dąży do tego, żeby się na kanapie położyć. Wyjść z mieszkania, wsiąść do auta, wrócić do domu, najlepiej autem do dużego pokoju wjechać i znów na kanapę. Ale to podobno jest niezdrowe. Dlaczego? Jak najbardziej niewskazane, aczkolwiek obserwujemy już, że coraz więcej osób uprawia aktywnie sport, odchodzi od takiego lenistwa i leżenia na kanapie. Raczej jeżeli spędzanie czasu wolnego, to aktywnie. Także mało już jest w tej chwili takich osób, które trzeba rzeczywiście zmuszać, a jeżeli trzeba, to należy wybrać taką formę aktywności, ażeby ta osoba poczuła się komfortowo, żeby poczuła, że to jest dla niego i żeby mogła spokojnie, ze spokojną głową korzystać z tej formy, nie męcząc się specjalnie. Ale dlaczego? Dlaczego ten ruch? Co on sprawia w organizmie, że człowiek czuje się lepiej, jest zdrowszy? Na pewno podnosi poziom endorfin, czyli hormonu szczęścia. Aha, to jest słynny hormon szczęścia właśnie. Jesteśmy zadowoleni, jak się zmęczymy. Tak, jednak. Zdecydowanie, coś w tym jest. Tylko trzeba się zdecydować. Trzeba się zdecydować, zmęczyć, spocić i wtedy każdy jest do życia i można ze wszystkimi się dogadać. Na pewno powoduje to, sprawia, że pojawia się uśmiech na naszych twarzach. Jesteśmy bardziej, że tak powiem, kolokwialnie wyluzowani. Mamy więcej swobody. I na pewno dotleniony mózg lepiej pracuje, lepiej nam się wykonuje nasze codzienne obowiązki, a co za tym idzie, jesteśmy też zdrowsi, sprawniejsi, czyli same dobre strony. Same dobre strony. Pani Katarzyno, ale jeżeli jest tak, że powiedzmy ktoś przez całe życie dorosłe no, unikał tego ruchu i nagle w wieku, nie wiem, 30, 40 czy nawet 50 lat dochodzi do wniosku, że no rzeczywiście, że coś trzeba zrobić, przekonały go apele, przekonały go różne wypowiedzi osób znających się na tej dziedzinie. Co wtedy pani by doradziła, bo być może, że zbyt gwałtowne i nagłe rozpoczęcie uprawiania sportu może poczynić jakieś szkody. Na pewno tak. Jak tym regulować, jak zaczynać, jeśli rzeczywiście po latach zastoju chcielibyśmy się rozruszać? Na pewno nigdy nie jest za późno i na pewno nie należy takiego człowieka zniechęcać. Na pewno nie należy mówić mu, że teraz to ty już, jak całe życie nic nie robiłeś, to powinieneś położyć się na tej kanapie. Na pewno może zacząć, aczkolwiek trzeba zrobić to ostrożnie i z głową. Można poradzić się specjalisty, można zapytać trenera, można poradzić się dietetyka. Na pewno chcieć to móc i na pewno każdy znajdzie swoją formę albo zajęć grupowych, albo zajęć indywidualnych. Jedni kochają bieganie, bo jest proste, wystarczy założyć buty i można wyjść z domu biegać. Inni jeżdżą na rowerze, trzeci chodzą na zajęcia grupowe, bo to też daje nam spotkanie z grupą. Możemy porozmawiać z innymi ludźmi, to jest też taki czynnik społecznościowy. Inni się nie nadają, wolą treningi personalne, jeden na jeden z trenerem, więc dla każdego jest duży wybór. Jest duży wybór, a pani może doradzić osobie, która zdecydowałaby się na to, że no, zacznie uprawiać jakąś formę ruchu. Potrafi pani doradzić, co dla kogo jest najlepsze? Tak, jak najbardziej. Myślę, że to nie jest bardzo skomplikowane. Wystarczy się wczuć w tego człowieka, zrobić szczegółowy wywiad, dowiedzieć się, na jakie dolegliwości cierpi, jakie ma przeciwwskazania, czy ma za sobą jakieś hospitalizacje, ewentualnie jaką dietę doradzić. Mało jest takich osób idealnych klientów, którzy nie cierpią na nic. Raczej każdy ma wady postawy, jakieś drobne problemy, takie dolegliwości. Tak, z układem kostno-stawowym, krążeniowym, więc dla każdego coś się znajdzie, tylko trzeba zrobić to powoli, na pewno zacząć od treningów adaptacyjnych, wprowadzających, przyzwyczajających organizm do wysiłku i do ruchu, a dopiero później próbować
tego człowieka wytrenować. Mhm. Czyli nie należy się zniechęcać, jeżeli mamy jakieś drobne dolegliwości, jeżeli coś nas boli czy kłuje, tylko po prostu trzeba zapytać, jaka forma ruchu będzie dla nas najbardziej optymalna. Oczywiście. Nie dla wszystkich wskazane są aeroby, nie dla wszystkich wskazane są trampoliny, nie dla wszystkich wskazane są zajęcia siłowe. Każdy z nas jest inny i o tym trzeba pamiętać, że każdy organizm reaguje inaczej. Nie dla każdego będzie trening z ciężarami, nie dla każdego będzie trening wydolnościowy, cardio, czyli na przykład godzina skoków na trampolinie, więc do każdej osoby trzeba podejść indywidualnie, nawet w przypadku grupy każdego trzeba zapytać, bo zawsze może trafić się w grupie osoba, która jest niepoinformowana, nie ma wiedzy na ten temat i może sobie nie poradzić, a najważniejsze to, tak jak w przypadku lekarzy, nie zaszkodzić. Nie zaszkodzić i nie zniechęcać. Pani Katarzyno, Pani na co dzień pracuje w Akwazdroju, tam Pani się koordynuje całą tę sferę fitness. Jakie są Pani obserwacje? Czy rzeczywiście te powtarzające się apele o konieczność uprawiania jakiejś formy ruchu, czy one Pani zdaniem dają jakieś efekty? Czy ludzie przychodzą i ćwiczą? Zdecydowanie tak, co potwierdza tylko fakt, że musieliśmy rozbudować siłownię, bo miejsca po prostu brakowało. Coraz więcej Wałbrzyszan uprawia ruch, aktywnie spędza czas i robią to świadomie, co wynika z tego, że jest to trend podyktowany mediami i ludzie czytają, interesują się, są zarzucani informacjami na portalach społecznościowych, więc większość osób wie, jak ćwiczyć. W tej chwili jest moda na trening funkcjonalny, ogólnorozwojowy, więc... Na czym polega taki trening funkcjonalny? Czy to z jakimiś przyrządami, czy to są jakieś specjalne ćwiczenia? Może być z przyrządami, polega na tym, że symuluje zwykłe codzienne czynności. Czyli jest to taki trening, który ma ułatwić nam na co dzień wykonywanie pewnych czynności, jak przysiady, sięganie po coś, tak żeby głównie treningi obecnie skupiają się na sprawności. Pani Katarzyno, bardzo często występuje problem nadwagi. Czy na przykład, jeżeli ktoś zechce zrzucić wagę, czy Pani koleżanki w Akwazdroju są w stanie pomóc takim osobom, żeby w jakiś taki racjonalny i spokojny sposób doprowadzić do kogoś, żeby zrzucił te parę przeszkadzających kilogramów. Czy w takiej dziedzinie też Państwo możecie tutaj pomóc? Tak, jak najbardziej. Myślę, że dla żadnego instruktora, trenera, doradcy żywieniowego nie jest problemem pomóc osobie otyłej w powrocie do formy, do szczęśliwego życia. Tej nadwagi, tych zbędnych kilogramów. Oczywiście. Trzeba tylko wspomnieć, że to nie tylko ćwiczenia i nie tylko aktywność fizyczna, ale również odpowiednio dobrana dieta, więc jeżeli działa się kompleksowo i globalnie na cały organizm, nie ma takiej możliwości, żeby nie pomóc takiej osobie. Myślę, że w większości przypadków osób, które ćwiczą, a nie chudną, wynika to z niewiedzy, właśnie z braku kontaktu z trenerami, z osobami, które są w stanie pomóc i dlatego być może te osoby nie ubywa im na wadze, chodzą na zajęcia, niecierpliwią się, a tymczasem może okazać się, że nie ta forma zajęć, nie tak dobrana dieta, być może powinny skupić się na czymś innym. Czyli jeżeli ktoś ma wątpliwości, jeżeli mu się nie udaje to, co sobie sam zaordynował, to też można się do Państwa zgłosić, powiedzieć o swoich wątpliwościach i uzyska się poradę. Oczywiście, wszyscy, cała nasza kadra chętnie pomoże i jak najbardziej, tym bardziej, że programy treningowe należy zmieniać, modyfikować co jakiś czas. To nie jest tak, że jeden program treningowy działa przez całe życie na organizm, bo organizm bardzo łatwo się... Trzeba robić od czasu do czasu jakiś płodozmian. Tak jest, żeby Pani nie Katarzyno, przyzwyczaić. A jakie w tej chwili formy tych ćwiczeń ruchowych i zajęć można uprawiać w Akwazdroju? Jakie są propozycje? Na pewno zajęcia wzmacniające, na pewno zajęcia cardio, na pewno zajęcia mentalne. Mentalne, takie jak... a mentalne to na czym? Bo cardio to domyślam się wzmacniające serce i układ krążenia. Tak, cardio są to zajęcia, gdzie przez godzinę jesteśmy cały czas w ruchu.
A mentalne? Mentalne zajęcia to takie, gdzie ćwiczy się głównie na boso, polegają na wyciszeniu, na wydłużeniu mięśni, z elementami jogi. Rozciąganiu. Z elementami jogi są to takie zajęcia jak yoga, body art, mental body i wszystkie temu pochodne. W tej chwili bardzo modnym programem stał się Bax, który też jest wzorowany na pilatesie. Jest to też taka nowoczesna forma, dynamiczna forma zajęć mentalnych. Mhm. Zauważyłam, że do AquaZdroju przychodzą też mamy z takimi malutkimi dziećmi, takimi w wózkach albo w chustach. Widzę, że wchodzą na jedną salę. Co tam się dzieje z tymi dzieciakami czy z matkami? Jak to wygląda? Tak, co to za to zajęcia są? To są moje fitmamuśki, pozdrawiam. Ach, fitmamuśki. Pozdrawiam serdecznie. Mm-hmm. Są to panie, które ćwiczą z niemowlakami. Staramy się wykorzystać niemowlę jako naturalny ciężar, obciążenie, aczkolwiek nie zawsze jest to możliwe, bo jak każdy człowiek, dzieci mają lepsze, gorsze dni. Czasem jest tak, że one bawią się między sobą, mają swoje miejsce, mają swoje zabawki, mamy do tego przyrządy. Korzystają również z mat, z piłek, także dzieci ćwiczą, trenują już od małego koordynację ruchową i też mają takie doznania typowo dotykowe, mogą dotknąć różnych faktur i to też dla dziecka jest bardzo cenne. A dla mam oczywiście jak najbardziej zajęcia wzmacniająco odchudzające, czyli to, czego każda kobieta pragnie po porodzie, wrócić do formy i czuć się dobrze w swoim ciele. Dziewczyny są bardzo wytrwałe, muszę je pochwalić, bo naprawdę grupa jest duża, około 30 osób, motywują się nawzajem. I naprawdę dzielnie przychodzą co tydzień. Nie no zdarza się, żeby zajęcia się nie odbyły. To takie tak, to takie bardzo jest chyba nowatorskie, żeby z takimi małymi dzieciakami, niemowlakami wręcz, przychodzić na zajęcia gimnastyczne. Nie trzeba się po prostu martwić, co zrobić z dzieckiem, żeby przyjść na gimnastykę. To fajna propozycja chyba. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, wiem po sobie, dlatego też stąd też ten pomysł, ponieważ no, młode mamy bardzo chciałyby już wyjść do ludzi, często jest tak, że przebywają... Spotkać się ze sobą też. Tak, przebywają na urlopach macierzyńskich, czasem nie mają koleżanek, które mają pociechy w podobnym wieku i one chciałyby też spędzić pozytywnie czas. Trochę poza domem. Tak, i bardzo chętnie przychodzą, aczkolwiek też na co chciałabym zwrócić uwagę, że my tam nie odpoczywamy. To nie jest tak, że my się spotykamy, no, rozmawiamy, tak mają udajemy, że ćwiczymy, tylko rzeczywiście no, są to treningi. Są to treningi, dziewczyny mają efekty i widać po nich, jak zmienia się ich figura. I także... to jest takie zachęcające. Ciężko pracują, ciężko pracują na to, żeby dobrze wyglądać. Pani Katarzyno, jesteśmy u progu lata. Na pewno mogłaby Pani polecić różne zajęcia takie ruchowe, też na świeżym powietrzu, indywidualne. Co Pani poleca? Co można robić latem, nie wiem, będąc na wczasach, czy po prostu w weekend? Jeżeli chodzi o naszą ofertę aquazdrojową, mamy otwarty taras, na który każdy może sobie wynieść sprzęt, jaki mu się żywnie podoba i z niego korzystać, więc można ćwiczyć u nas po prostu na dworze. Można przyjść na zajęcia outdoorowe, czyli zajęcia na zewnątrz, które prowadzi nasza instruktorka Mariola. Serdecznie zapraszam. I również zajęcia odbywają się na tarasie. Jest dużo przyjemniej, bo jest świeże powietrze, świeci nam słońce prosto w twarz, więc jest inaczej niż w zimnej, chłodnej sali wychłodzonej. Jeżeli chodzi o taką aktywność typowo na dworze, to na pewno rolki, rowery, bieganie. Tak naprawdę każda forma aktywności jest lepsza niż jej brak. Więc uważam, że nawet jeżeli to ma być hulajnoga, spacer, cokolwiek na świeżym powietrzu, to zawsze warto to zrobić i warto o tym pamiętać, że dla zdrowia to jest dobry pomysł. Żeby tylko się poruszać, czyli kanapę zostawiamy na wieczorne godziny przed telewizorem, a w ciągu dnia bierzemy rolki, rower, cokolwiek, kije i tak się jest, ruszamy. Oczywiście. Endorfiny szczęścia się wydzielają. Tak jest. Radziła Katarzyna Dusza, instruktorka fitness w AquaZdroju. Zapraszamy do aktywności ruchowej, a za rozmowę dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.